Dziękuję przede wszystkim organizatorom konferencji za zaproszenie mnie. Przede wszystkim dziękuję organizatorom konferencji za pozwanie. Poza wszystkim jeszcze mam honor współpracować z periodykiem Polonia Christiana. Okrem innego mam, tak isto mam taką cześć współpracować z czasopisem Polonia Christiana, które nie tylko z nazwy podobne jest do Słowakia Christiana. Która jest podobna nie tylko nazwą do Słowakia Christiana. Tak, tematem wystąpienia mojego jest bunt przeciwko encyklice Humanae Vitae. Temą mojego wystąpienia jest rebelia wobec encyklice Humanae Vitae. Jak pisał Dietrich von Hildebrand, ten dokument papieski jest znakiem sprzeciwu. Ako pisał Dietrich von Hildebrand, ta encyklika jest znakiem, który protirzeczy, znakiem protirzeczenia. Dlaczego tak się sprzeciwiają? A prečo sa tak stawają proti niej? I tutaj krótki przegląd treści, ponieważ warto spojrzeć na ten dokument. Potem aspoň w krótkości na podstatu toho. Święty Jan Paweł II mówił w Familiaris Consortio, że Humanae Vitae zawiera profetyczne nauczanie. Święty Jan Paweł II mówi, że Humanae Vitae jest prorockim uczeniem, jego prorockim uczeniem. I pamiętajmy. Majmy na pamięci. W nauce Kościoła prorok to nie jest tylko przepowiadacz przyszłości. A majmy na pamięci, że w cyrkwi prorok to nie jest ten, który przedpowiada przyszłość. To nie jest wróżbita. To nie jest jakiś weściec. Prorok przypomina o niezmiennej prawdzie Bożej. Prorok przypomina niemenną Bożą prawdę. O niezmiennym prawie Bożym. To jest istota profetyczności. To jest podstata proroctwa. Z okazji 40-lecia Humanae Vitae papież Benedykt XVI powiedział. Przy przyleżności 40. wyrocznia Humanae Vitae papież Benedykt XVI powiedział. Prawda wyrażona w encyklice nie zmienia się. Prawda wyjadana w encyklice sa nie meni. I właśnie, i dlaczego taki sprzeciw? Prečo sa tak stawają proti? To jest takie krótkie resume treści Humanae Vitae. To jest taki krótki przegląd podstaty Humanae Vitae, jadra. Po pierwsze, Paweł VI przypomina. Po pierwsze, Paweł VI przypomina, że Kościół, Piotr i apostołowie zostali ustanowieni przez Jezusa Chrystusa z autentycznymi strażnikami naturalnego prawa moralnego. Że katolicka cirkiew założona Jezusem Chrystusem jest autentycznym strażcą, ten, kto wyswetluje cały moralny zakon. I dalej przypomniał w paragrafie 18. A potem w 18 kapitole zdôrazňuje, że Kościół nie jest twórcą tego prawa. Mówi, że cirkiew nie jest twórcą tej prawdy. I nie może w związku z tym być jego sędzią. A tym padom go nie może menić. A tylko być jego stróżem. A może być len jego strażcą. I proszę skonfrontować tą naukę papieża z tym, co się dzieje dzisiaj. A teraz prosím, porównajmy tę naukę papieża z tym, co się dzieje dnes. Dzisiaj jesteśmy pod znakiem takiej maksymy, która mówi, kimże ja jestem, żeby ich sądzić. Teraz właśnie żyjemy jakoby w zajaci takiego wyroku, że kto som ja, aby som súdil. Dalej. W Humanae Vitae papież Paweł VI przypomina, że trzeba patrzeć na całość osoby ludzkiej. Papież Paweł VI w Humanae Vitae mówi, że trzeba się pozrieć na celok ludzkiej osoby. Że nie istnieje tylko naturalny, doczesny porządek. Że nie istnieje len doczesny, przyrodzeny poriadok. Ale jest jeszcze ten transcendentny, wieczny ład. Jest ten transcendentny, wieczny harmonia. Kto o tym dzisiaj pamięta? Kto dnes o tym mówi? Jeżeli się mówi o potrzebach osoby ludzkiej, to tylko o potrzebach ciała. Bo kiedy się mówi o potrzebach człowieka, ma się na myśli zawsze potrzeby ciała. Jeżeli się mówi o miłosierdziu,
A keď hovoríme o milosrdenstve, to tylko miłosierdzie względem ciała. To vždy sa ako myslí, ako by to bolo sa týkalo milosrdenstvo len tela. A kde je milosrdenstvo, učinky milosrdenstva względem duše? A kde je milosrdenstvo týkajúce sa duše? Čítaj naučanie pravdy nezmiennej. To je nezmienná nauka pravdy. Dalej, dokument przypominał, že zlo je zlem zawsze. A dokument hovorí, že zlo je zlým vždycky. I nie można činiť zla, żeby osiągnąć jakieś dobro. A nie je možné konať zlo, aby sme dosiahli dobro. Paragraf 14. 14. odstavec, paragraf. Dzisiaj słyszymy, że na przykład żeby ocalić małżeństwo, dneska czy związek, przepraszam. Dneska ho počujeme, že na to, aby sme zachránili manželstvo, alebo zlo. Można na przykład dozvoliť na udzielanie sakramentów świętych. Môžeme napríklad dávať sviatosť. I ten drugi sens profetyczności drugi dokumentu, zmysel toho to, dokumentu, co w paragrafie 17 papież Paweł VI mówił, w 17 paragrafie papież Paweł VI hovorí, że dopuszczenie tej antykoncepcji, że pripustenie antykoncepcie otwiera szeroką i łatwą drogę, otwiera szeroką, przestraną cestu do małżeńskiej niewierności i ogólnego upadku obyczajów. Do małżeńskiej niewierności, a całkowitego upadku mrawów. A i wreszcie humane vitae, co bardzo bolało i boli do dzisiaj. A dalsza część humane vitae, która do teraz stale jako trápi, aj nadalej trápi. Przypomina, że nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. A przypomina, że nie jest chrześcijaństwa bez krzyża. Krótko mówiąc, tak jak w paragrafie 10. Stručne povedané ako v 10. paragrafe. Papież przypomina, że papież doraznuje, że odpowiedzialne rodzicielstwo odpowiednie rodzicielstwo oznacza kontrolę znamena wrodzonych pasji mať i namiętności przez rozum i wolę. Mať pod kontrolą wrodzone vášne. I dalej w paragrafie 21. A 21. paragrafe hovorí, przypomina, że wymagany jest ascetyzm. Že je požadovaný potrebný asketizmus. Któż dzisiaj o tym naucza? A kto dneska o tom hovorí? Proszę sobie przypomnieć, co działo się na przykład w 2014 roku przy okazji synodu o rodzinie. Veď vezmime si, čo sa napríklad dialo pri príležitosti synody o rodine v roku 2014. Tá nauka jest zupełnie zapomniana. Na toto učenie bolo úplne zabudnuté. Chrześcijaństwo przedstawia się jako feel good factor. Masz się czuć dobrze. Čiže vlastne to kresťanstvo je predstavované iba ako si také feel good, v prvom rade cítiť sa príjemne. I v Humane Vitae papież pod koniec píše také kilka apeli, zvraca się z apelem do paru środowisk. Ježiže papež sa v tejto veci obracia svojou výzvou, svojim apelom. Po pierwsze, do władz publicznych. V prvom rade na verejné vlády. Po drugie, do świata nauki. Do sveta vedy. I po trzecie, do księży i biskupów. A po tretie sa obracia na kniazov a biskupov. Każdy z tych apeli został odrzucony. Každý z týchto apelov bol odmietnutý. Przez každą z tých grup. Každá z týchto troch skupín tento apel zamietla. S konsekvenciami, ktoré napríklad včoraj prežiliśmy v odniesieniu do Irlandii. A s dôsledkami, aké sa napríklad ukázali aj včera v Írsku. No właśnie. Teraz krótka vivisekcia buntu. Čiže krátka a vidí sekcia toho tejto rebelie. Jeden z teologów francuskich, jeden z francuskich teologów, uczestników tej komisji powołanej jeszcze przez Jana 23, który był członkiem tej komisji, którą wytworzył Jan 23 i która była autorem tak zwanego raportu większości z 1966 roku, która była autorem tak zwanej sprawy większości z roku 1963, który to raport został ostatecznie odrzucony przez Pawła VI, a tuto sprawę na koniec Paweł VI odmietol, napisał, że krótko po publikacji encykliki, napisane, że krótko po publikacji tejto encykliki
nastał mois de colère théologique, czyli miesiąc gniewu teologicznego. Nastał miesiąc teologicznego gniewu. A precyzyjniej gniewu teologów. A konkretnie, lepiej powiedziane, gniewu teologów. Czasu jest niewiele, więc skoncentruję się na dwóch głównych. Czasu mamy mało, także skupię się na dwie iba. Ojciec Karl Rahner. Teolog Karl Rahner. I ojciec Charles Curran. A Charles Curran. Ten pierwszy zwłaszcza postać niezwykle wpływowa. Ten to pierwszy Karl Rahner jest osobność, która miała mimoriadny wpływ na osobność. Jeden z tak zwanych periti, czyli ekspertów na Watykanum II. Był jeden z takich głównych peritów, znawców II Watykańskiego Koncilu. Dopóki, proszę Państwa, biblioteki seminaryjne nie zostaną oczyszczone z jego dzieł, czy póki kniżnice w seminarach nie zostaną wyczyszczone od jego prac, jego dzieł, nie ma mowy o odnowie Kościoła. Tak, Kościół nie ma... Tak. Nie ma mowy o odnowie Kościoła. Raneryzm, straszliwa choroba. Nie dojdzie żadnej obnowy cyrkwi. Za tymi teologami, których tutaj Państwo widzą, okrem tych to teologów, których tu widzicie, nastąpił cały tłum zbuntowanych teologów. Za nimi potem nastąpiła cała tłupa zase tych rebelijnych dalszych teologów. Jeszcze w 1968 roku. Jeszcze w 1968 roku. Ten drugi Charles Curran. Ten drugi Charles Curran. Zorganizował protest amerykańskich teologów. Zorganizował protest amerykańskich teologów. Przeciwko Humane Vitae. Proti Humane Vitae. Które podpisało ponad 600 osób. Co było podpisało już 600 osób. Jeszcze w 1968 roku. Jeszcze w roku 1968. Proszę zwrócić uwagę. Bercie. Takich rzeczy nie organizuje się z dnia na dzień. Bercie, macie na pamięci, tyto rzeczy się nie organizuje z dnia na dzień. I ta fala buntu. A ta rebelska wlna. Szła dalej. Pokraczowała. W 1989 roku, w styczniu, a w 1989 roku została podpisana tak zwana Kolońska Deklaracja. Była podpisana tak zwana Kolińska Deklaracja, która też dotyczyła protestu przeciwko nauczaniu Kościoła. Gdzie się tykała protestu przeciw uczeniu cyrkwi. W sprawie moralności seksualnej. Wobecie moralnej, seksualnej moralki. W styczniu wtedy, 1989, podpisało to wypowiedzenie posłuszeństwa. Podpisała tuto wypowiedź posłuszności 163 teologów. 163 teologów. Z Niemiec zachodnich. Z zachodniego Niemiecka. Austrii. Z Rakuska. Holandii. Holandzka. Szwajcarii. Szwajcarska. W kolejnych miesiącach dołączyło 130 teologów z Francji. Potem dalej 130 teologów z Francuska. 60 z Hiszpanii. 60 z Hiszpanii. 63 z Włoch. 63 z Talianska. I uwaga, 431 ze Stanów Zjednoczonych. A plus 431 ze Spojenych Stanów. No właśnie. Jak to wyglądało? Ako to wyzeralo? Opieram się jako historyk na tekstach źródłowych. Jakich tekst? To znaczy na tekstach opublikowanych przez Karla Rahnera. Czyli wychodzę ze zdrojowych tekstów, z tekstów Karla Rahnera. Takich dwóch podstawowych. Są dwa takie zakładne teksty. Z 1968 roku. Z 1968 roku. Jeden z nich zatytułowany Cur Encyclica Humanae Vitae, czyli o encyklice Humanae Vitae. Czyli jedno z nich było o encyklice Humanae Vitae. Opublikowany w Stimmen der Zeit, periodyku Towarzystwa Jezusowego w Niemczech. Wyszedł czasopis, który wydawał jezuici w Niemiecku. I drugi wywiad. A drugi interview. Ojca Rahnera dla Spiegla. Który poskytał ojciec Rahner per Spiegel. Liberalnego pisma w Niemczech do dzisiaj, można powiedzieć. Liberalny czasopis, który do dnia wychodzi w Niemczech. Wizytówka liberalnego mainstreamu. Wizytka liberalnego mainstreamu.
A oprócz tego, oproti to niemu, bo nie tylko tu o Ranera chodzi, tu nie idzie len o Ranera, też zaczerpnąłem z książek pisanych przez Charlesa Karana. Potem wychodzę z podľa knih, które wydał Charles Karn. Pierwszy krok. Pierwszy krok. Poddanie w wątpliwość znaczenia encykliki, jej wagi. First step. Poddanie w wątpliwość znaczenia pochybności, encykliki. Pochybności o encyklikę. Czyli krótko mówiąc, czyli krótko powiedane, mniemanie, że encyklika nie stanowi nieomylnego nauczania. Twierdzimy, że encyklika nie przedstawuje nieomylne uczenie. We wspomnianym artykule Karl Rahner pisze, cytuję. W danym článku Karl Rahner mówi, cytuję. Papieski dokument, który nie zawiera żadnej definicji, który nie obsahuje żadną definicję, jest zasadniczo nauką podległą zmianom. Jest w podstacie nauką, która podlega zmianie. I dalej. Katolik ma prawo i obowiązek. Katolik ma prawo i powinność liczyć się, poczytać się z podatnością na zmiany. Musi poczytać z możliwością zmiany kościelnego nauczania, cyrkiewnej nauki, które nie zawiera definicji, która nie obsahuje definicji. I w tym samym tekście, a w tym istym tekście, Karl Rahner przytacza szereg jego zdaniem dowodów na to. Potem on ukazuje cały rad swoich poglądów na to. Czyli według niego nauczania magisterium, które się zmieniło. Czyli podľa niego są to uczenie cyrkwi, które się zmieniło. Co ciekawe. Co jest zaujímavé. Na przykład podaje jako taki przykład, jako coś takiego. Jako taki przykład toho, co się zmieniło, uwadza. Potępienie przez papieży protestantyzmu. Że odsudzenie protestantyzmu papieżmi. Potępienie przez papieży liberalizmu. Odsudzenie papieżmi liberalizmu. Czyli generalnie wymowa jest taka, nie traćcie nadziei na zmiany. Czyli chcę powiedzieć, że nie stracajcie nadziei, że może dojść do zmiany. Drugi krok. Pozbawienie encykliki jej znaczenia. Drugi krok jest zbawienie encykliki jej wyznamu. To znaczy Karl Rahner w tych tekstach utrzymuje, twierdzi, cytuję, że encyklika coś pokazuje, ale nic nie udowadnia. Że cyrkiew, encyklika nieco ukazuje, ale nic nie zdowodniuje. Cytuję, przy całym szacunku, przy wszystkiej uczcie można powiedzieć, możemy powiedzieć, że w tej kwestii, czyli zapobiegania poczęciom, że w tej otázce zamedzenia poczęcia, encyklika zajmuje określone stanowisko. Encyklika ma obmedzone stanowisko. Jednak jest ono raczej wypowiedziane, które jest skór wypowiadane, aniżeli wyjaśnione, ale nie jest wyjaśnione, względnie udowodnione. A wobec nie jest wyswetlone, zdowodnione. Jak państwo się zorientowali, wchodzimy na grząski grunt niemieckiej dialektyki. Już przychodzimy na oblast niemieckiej dialektyki. No, trzeci krok, czyli ta nadzieja na to, że w końcu się coś zmieni. Jest tam nadzieja, że nieco się może zmienić. Charles Karan z kolei prezentował czwarty krok. Potem Karl Rahner ukazał czwarty krok. Czyli odrzucenie tak zwanej klasycznej koncepcji prawa naturalnego. Czyli odmietnucie klasycznej koncepcji przyrodzonego prawa. I zamiast tego akcentowanie historycznej świadomości. A na miejsce tego zdôrazňuje potrzebę historycznego wedomia. Czyli poprzez wieki, czyli po stuleciach staroczia, na człowieka oddziałują, na człowieka pôsobia
zmieniające się warunki kulturowe, kulturne zmiany, społeczne, społeczne polityczne, zmiany, polityczne zmiany. I nie ma czegoś takiego jak niezmienne prawo naturalne. Nie istnieje nic takiego jak niezmienicielne, niemienne przyrodzone trzeba prawo. To ujmować historycznie. Trzeba się na wszystko dziwać historycznie. Czytaj jako coś podatnego na zmianę. Czytaj to, a to znaczy, że tak byśmy to wnimali jako coś, co podlega zmianom. Ten amerykański teolog Karan, amerykański teolog Karan rozwijał też w tym proteście przeciwko Humane Vitae. W tym proteście przeciw Humane Vitae potem rozwijał ten piąty krok, czyli piąty krok. On to nazywał bardziej personalistycznym spojrzeniem na małżeństwo. Czyli więcej personalistyczny pogląd na małżeństwo. Czyli krótko mówiąc, czyli stručnie powiedziane, nie liczy się jak gdyby byt małżeństwa jako sakramentu, że małżeństwo się nie bierze jako świętość, tylko liczy się, liczą się relacje między osobami. Iba wzťahy między osobami. Czy oni się dobrze czują? To ci się dobrze cítia, to jest dôležité. To jest najważniejsze, to feel good factor. To jest najdôležitejší, ten faktor feel good, cítiť sa dobre. Jeżeli coś ma przeszkadzać dobremu samopoczuciu, a keby niečo malo prekážať tomu dobremu wzajemnému pocitu, na przykład wezwanie do wstrzemięźliwości seksualnej, napríklad výzva k nejakej abstinencii sexuálnej, zdržanlivosti, należy to odrzucić. To treba zamietnúť. Karan mówił również, Karol taktiež hovoril, o konieczności odrzucenia, o potrzebę zamietnucia tego, co on nazywał fizykalizmem. To, co on nazywał fizykalizmem. Szósty krok. To jest szósty krok. Fizykalizm, czyli nauka Kościoła. Czyli to jest nauka cyrkwi, że akt małżeński powinien być otwarty na płodność. Że jak manżelia mają być otworeni na płodność. Siódmy krok. Siódmy krok. To jest apologia stanu faktycznego. To jest właśnie jakoby usprawiedliwienie faktycznego stawu. Krótko mówiąc, opinia taka. Názor jest taki. No tak. Wielu ludzi grzeszy. Wiele ludzi grzeszy. Czytaj, stosuje antykoncepcję. Czy używa antykoncepcji? A więc musimy to zaakceptować. Czyli musimy to przyjąć. Co nazwiemy zastosowaniem nowej duszpasterskiej troski. A damy temu nazwę jako nowa forma duszpasterskiej starostliwości. Czy coś wam to przypomina państwo? Nie przypomina wam to nieco? W każdym razie wracając do Karla Ranera. A stale wracamy się do Karlowi Ranerowi. Pisał w 1968 roku tak. W 1968 roku napisał. W sensie jak najbardziej afirmatywnym, pozytywnym. W najpozytywniejszym zmysle. Dla większości katolików. Pre väčšinu katolików. Normy zawarte w Humane Vitae. Normy, które są obsiahnuté w Humane Vitae. Faktycznie nie są postrzegane. Faktycznie nie są wnímané jako doktryna tak. Nie poddająca się zmianom. Nie są wnímané jako doktryna, która nie podlega zmianie, jako niemena doktryna. Ale jako doktryna reformanda. Ale jako reforma, jako czyli doktryna reformanda. Czyli doktryna, którą należy zmienić. Jako doktryna, którą je można zmienić, którą trzeba zmienić. I ostatnia rzecz. Posledná vec. Ja to oczywiście umownie nazwałem ósmy krok. Ja to nazywam ósmy krok. Czyli wypaczone rozumienie słowa sumienie. Czyli jako tak zdeformowane wnímanie słowa świadomie. Słowo wytrych. Którym można otworzyć wszystko. Klucz, to nieprawdziwy klucz. A jako paklucz. Czy coś wam tego nie przypomina? Nie przypomina wam to nieco? Ojciec Ranner w 1968 roku pisał tak. Ojciec Ranner w 1968 roku pisał to. Gdy jakiś katolik, pokiaľ nejaký katolik
po dojrzałym zbadaniu swojego sumienia, który na zakładzie swojego świadomia uważa, że doszedł do poglądu, dojdzie k tomu, że doszedł k názoru, zachowując całą należną ostrożność i autokrytycyzm, pri zachowaniu wszelkiej ostrożności a autokrytycyzmu, doszedł do poglądu, który czy dojdzie k záveru, podľa ktorého odbiega od normy papieskiej humanevita, záveru, ktoré nie je v súlade s tou papeskou encyklikou, i tegoż poglądu przestrzega w swoim życiu małżeńskim, a tento svoj názor aj potom aplikuje, dodržiava v manželskom živote svojom, przestrzegając jednocześnie zasady, które częściej były określane jako ogólnochrześcijańskie, je verný, wtedy taki katolik, takýto katolik wtedy nie potrzebuje obawiać się zaciągnięcia subiektywnej winy, nie musí mať obavy, že bude mať nejakú subjektívnu vinu, lub żywić obawy, nie musí mať nejaké obavy, że jest formalnie nieposłuszny, že by bol formálne neposlušný vôbec autoritetu naučiteľského kościoła, voči nauke cirkvi. Gdy doszło rzeczywiście do takiego poważnego uformowania sumienia, a kiedy dojdzie k takiemu to ważnemu formowaniu świadomia, wtedy taki katolik zasadniczo nie ma żadnego obowiązku, nie ma żadny záväzok w podstacie poddawać tego osądu sumienia pod dyskusję przy każdorazowym przystępowaniu do spowiedzi. Nie dziwię się, że tłumacz zamilkł, bo to jest niemiecka dialektyka. To jest niemiecka dialektyka, też nie dziw, że tłumaczyk ma z tym troszkę problem. Krótko mówiąc, stručne povedané, przechodząc do wywiadu dla Spiegla, wychodzam teraz z interwiu pre Spiegel, dziennikarz pyta się Ranera, novinár sa pýta Ranera, czy za każdym razem przystępując do spowiedzi, czy vždy, keď człowiek przystępuje ku spowiedzi, kobieta ma roztrząsać, a žena ma rozprávať, czy jej opinia, czy jej názor o antykoncepcji, w świetle nauczania Humana Vitae jest właściwa, jeśli żyje podľa nauki tej encykliki, Karl Rahner odpowiedział. Nie. Cytat. Nie. Nie. Nie musi w czasie każdej spowiedzi odnosić się do tego. Nie musi przy każdej świętej spowiedzi o tej to rzeczy mówić. Tam, gdzie wedle mojego subiektywnego, w ostateczności niemożliwego do przeskoczenia sumienia, doszedłem do przekonania, pokiaľ ja dojdem podľa svojho svedomia, dojdem k záveru, presvedčeniu, że postąpiłem właściwie, že som postupovala správne, vtedy to, čo som urobil, nie jest w ogóle przedmiotem spowiedzi. Povedz, nie je predmetom spovede. Koniec citátu. Ale dziennikarz drążył. Ale novinár nadalej naliehal. No a jak powinni zachowywać się spowiednicy? A potom, ako sa majú zachovať spovedníci? Czy muszą pytać kobiet, czy brały pigułki antykoncepcyjne? Czy sa majú pýtať tych žien, czy brala antykoncepcyjne pilulky? Ojciec Rahner odpowiada. Ojciec Rahner hovorí, odpovedá. Cytuję. Uważam, jest to moje prywatne zdanie, ale je to môj súkromný názor, że w przypadku, gdy w sytuacji, kiedy spowiednik w rozsądny sposób może założyć, że penitentka ma spokojne, pewne sumienie, nie musi się jej o to pytać. A że kiedy pokiaľ spowiednik dojdzie k názoru, że właśnie ta penitentka ma czyste świadomie, ma kľudne świadomie, tak nie musi się na túto vec jej pýtať. Koniec cytatu. Wniosek jest prosty. Czy záver je jasný? Ani nie mówić, ani nie pytać. Ani nie hovoriť, ani sa nepýtať. I nie za bardzo roztrząsać tego. A nie zaoberať sa tým. Teraz przechodzimy do rebelii biskupów. Teraz przychodzimy k rebelii biskupów. Jeden z takich motywów towarzyszący uzasadnieniu tej rebelii. Jedni z takich motywów, które wiedli to zdôvodnienie rebelie. Było rozpowszechniane mniemanie. Bol rozšírený názor. Publikując Humane Vitae. Po publikácii Humane Vitae. Paweł VI.
pogwałcił zasadę kolegialności. A że obwiniowali Pawła VI, że Paweł VI właśnie poruszył zasadę kolegialności biskupów. I to, co się stało po publikacji encykliki. A to, co się stało po publikacji tej encykliki? No właśnie jeden z autorów nazwał kolegialnością po wydarzeniu, collegiality after event. Jeden z autorów nazwał kolegialita po udalosti. Proszę Państwa, ogólnoświatowy bunt. To, pozrite się, było to celosvetová rebelia. Na przykład jedni z pierwszych. Na przykład jedni z pierwszych. Byli biskupi Indonezji. Byli biskupi z Indonezji. Którzy napisali. Do papieża po publikacji encykliki, cytuję, niektórzy z nas uważają doktrynę zawartą w Humanae Vitae, niektórzy z nas poważają naukę w Humanae Vitae za wybawienie, za inni z nas za spasu czują się wstrząśnięci w swoim sumieniu. Nie są oni całkowicie przekonani, że mają problem z tym świadomi, że nie są przeświadczeni. Nie są przekonani przez argumentację zawartą w encyklice. Że te argumenty, które są w encyklice, ich nie przeświadczyli. Woleliby oni, a raczej by chcieli, aby odnośnie materii tak delikatnej, aby w takiej to delikatnej rzeczy, która tak bezpośrednio dotyka życia wspólnoty chrześcijańskiej, która tak bezpośrednio się dotyka żywota chrześcijańskiego społeczeństwa, zabrało głos całe kolegium biskupów. Aby się k tomu wyjadril całe kolegium biskupów. Koniec cytatu. Indonezja. Ale dużo wyjaśnia fakt, ale, że wśród tych biskupów, a trzeba powiedzieć, że między tymi to biskupmi wielu było holenderskich misjonarzy. Było wiele holenderskich misjonarzy. Holandię. Takim wzorcowym przykładem, takim wzorowym przykładem buntu, to tej rebelii, jest tak zwane Königsteiner Erklärung. Königsteinska deklaracja z 30 sierpnia 1968 roku. 68 roku z augusta. Opublikowana przez Episkopat Niemiec Zachodnich. Którą wydał Episkopat Zachodniego Niemiecka. Tak jak mówię, wzorzec, ale nie wyjątek. Bo to typicznie, nie było to żadna wyjątka. W ten sam sposób argumentowano w Episkopacie Francji. Ale równako argumentowali biskupi we Francusku, Stanów Zjednoczonych, Spojennych Sztatów, Kanady, Kanadzie, Belgii, Belgicku. Wielu innych. A mnogich innych. W największym skrócie. Skratka. Sposób opisywania rebelii brzmiał. Zgadzamy się. Zgadzamy się. Twierdzili, że my zgodujemy się, suhlasimy. Zgadzamy się. Suhlasimy. Ale. 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 Cytat. 13 paragraf tej deklaracji z Königsteina. 13 paragraf tej deklaracji. Cytuję. Wraz z Soborem Watykańskim II, spolu z II Watykańskim koncilom, należy trzymać się tego, trzeba się przydrzyjawać tego, że kwestię, że otázka, czy i w jakich okolicznościach, czy a za jakich okolności, kontrola urodzin jest dopuszczalna, kontrola porodności jest przypustna, nie może być oddana samowoli małżonków. Nie może być dana, ale na rozhodnutiu, samowolnemu rozhodnutiu manżelów. I to jest ten etap, zgadzamy się. To jest etapa, że suhlasimy. Teraz uwaga, następuje ale. A teraz następuje ale. Tak, ale. Teraz dalszy cytat. Odpowiedź w tej kwestii, odpowiedź w tej to otázce, musi zostać przez małżonków udzielona, musi zostać dane manżelom po zbadaniu w sumieniu, który preskumaj swoje świadomie według obiektywnych norm i kryteriów. Podle obiektywnych norm a kryterii. Konkretny sposób odpowiedzialnego rodzicielstwa, konkretny sposób z odpowiedniego rodzicielstwa nie może ani naruszać godności osoby ludzkiej, nie może naruszać ani godności ludzką, ani nie może zagrażać małżeństwu, ani nie może ohrozować małżeństwo jako wspólnoty płodnej miłości.
ako spoločenstva plodnej lásky. W żadnym miejscu tego dokumentu niemieccy biskupi z Niemiec Zachodnich nie powiedzieli wprost, że należy przestrzegać w całości nauki zawartej w Humanae Vitae. Czy nigdzie w tym dokumencie niemiecki biskupi nie powiedział, że trzeba dotrzymywać całą tuto wszystkie rzeczy, które są uwiedzione w Humanae Vitae? Paradoksalnie episkopat w Niemczech Wschodnich, NRD. Niemiecki episkopat w wschodnim Niemiecku. Takie zdecydowane podporządkowanie się Humanae Vitae wyraził. Ale oni to prawie wyjadrili, to podriadenie się, súhlas, podriadenie się tejto encyklike. Tu jeszcze warto zwrócić uwagę. Tu jeszcze chcę upozornić. Że w tym temu buntowi biskupów towarzyszyło takie nowy sposób nauczania o magisterium. A że właśnie w tej rebelii biskupów właśnie tam jako mało dôležitým faktorom było nowe wnímanie kolegiality biskupów. Wielu tych buntujących się teologów, wiele tych wzburzonych teologów głosiło na przykład teorię, ohlasowało teorię tak zwanego rozproszonego magisterium. Tak zwanego rozszerzonego magisteria. Z kolei wspominany tutaj Charles Curran mówił, że magisterium to jest taka dwukierunkowa ulica. Mówi, że to taka dwojsmerna ulica, magisterium. To nie tylko jest, że jest urząd nauczycielski nie, Kościoła. Nauczycielski urząd cyrkwi. Z góry na dół. Z góry na dół. Ale równie uprawnione. Magisto. A może nawet ważniejsze. A może jeszcze dôleżitejście. Jest tak zwany sensus fidelium. Jest sensus fidelium, tak zwane. Czyli poczucie wiary wśród wiernych. Ako veriaci cítia svoju vieru. Idące od dołu do góry. To idzie z dola, idzie na hor. I nie można abstrahować od tego. Ale od toho nie możemy abstrahować. Oczywiście sensus fidelium był rozumiany. Samozrejme, sensus fidelium bolo rozumené ako v tom konkrétnom prípade. V tomto konkrétnom prípade. Ako rozpowszechnione używanie antykoncepcji. Ako samozrejme ako rozšírené používanie antikoncepcie. V našich časoch jesteśmy świadkami pokłosia, rezultatów tego buntu. A v našej dobe prežívame vlastne žijeme dôsledky tejto rebelie. Cytowany tutaj tak obficie Karl Rahner. Hojnie cytowali tego Karla Rahnera. W 1980 roku. W 80 roku. Też na łamach Stimmen der Zeit. Tie Stimme der Zeit, na stránkach Stimme der Zeit. Pytał i odpowiadał. Pytał się, a dał się odpowiedź. Cytuję. Co współcześni teologowie moralni mają sądzić o rzymskich deklaracjach? Co mają sądzić współczesni moralni teologowie o rzymskich deklaracjach, wyhlaseniach? Dotyczących moralności seksualnej. Tykających się seksualnej moralki. Które te deklaracje oni uważają? Które oni poważają? Za pozbawione zniuansowania. Niuansów którym, nie mają. Którym nie mają żadnych nuansów, są bez nuans. Czy mają milczeć? Mają milczeć. Czy może ich zadaniem jest sprzeciw? Albo czy nie ich ulohą postawić się proti? Tak, aby dać bardziej zniuansowaną interpretację. Interpretację z niuansami. Aby skór dali interpretację, która ma więcej nuansów. To było pytanie i odpowiedź. To była otázka i odpowiedź. Sądzę, Sudim, że teolog podejrzałem na myśle, Na pewno, a w wielu przypadkach a w mnohych prípadoch ma prawo i obowiązek wypowiedzieć się przeciw nauczaniu magisterium wyjadrzyć proti uczeniu cirkwi i wspierać ten protest. Dawać protest. Koniec cytatu. No właśnie, jak to się kończy? Czyli ako sa to kończy? Tutaj była mowa podczas pierwszego wystąpienia o konferencji w Lambeth Kościoła Anglikańskiego z 1930 roku. Wspomnę, w roku 1930 była konferencja w Lambeth.
dozwolona oczywiście pod pewnymi warunkami i w wyjątkowych przypadkach. Kiedy jako Anglikanie właśnie się rozhodli, dovolili samozrejme w mimoriadnych przypadkach len na stosowanie antykoncepcji. Używać antykoncepcji. Ale absolutnie w wyjątkowych przypadkach. Ale absolutnie w wyjątkowych przypadkach len. Wyjątek stał się regułą. Ale po czasie wyjątka stała się prawidłem. Jeżeli miarą szczęścia małżeńskiego jest przyjemność, pokiaľ to časťou manželstva je čosi príjemné, to dlaczego pozbawiać przyjemności ludzi, potom prečo bolo treba ľudí zbavovať tejto príjemnosti, którzy uważają, że też mają prawo do szczęścia, ktorí tiež rozmýšľajú, že majú tiež prawo na szczęście, w tak zwanych związkach jednopłciowych. A samozrejme aj tych zväzkoch jednopohlavných. Dzisiaj Kościół anglikański, dnes už anglikánska cirkev, udziela tak zwanych błogosławieństw takim właśnie związkom. Pożegnała takim to homoseksualnym związkom. Co ciekawe, proszę państwa, pod koniec lat 90. Co jest zajmowe, na końcu 90. roku ważni duchowni anglikańscy, dôleżyty duchowni anglikani, odwoływali się do konferencji w Lambeth, odwoływali na to konferencję w Lambeth, zapowiadając to tak zwane otwarcie się na homoseksualistów. A tym argumentowali, że kvôli tomu treba, týmto spôsobom treba sa otvoriť aj voči homosexuálnym zväzkom. Na čom to się wszystko kończy? Ako sa to všetko končí? Warto zapoznať się, odświeżyć sobie, co mówiły dzieci z Fatimy. Vráťme sa k tomu, čo hovorili, ako čo povedali deti vo Fatime. Święta Hyacinta i Święty Franciszek. Sveta Hyacinta a Święty Franciszek. Które dostąpiły wizji piekła. Ktorí videli peklo. I Matka Boża im wyjaśniła. A Matka Božia im vysvetlila. Że zdecydowana większość tych, którzy tam są. Že veľká väčšina tých, ktorí sú v pekle. Są z powodu grzechu przeciwko czystości. Sú z dôvodu hriechu proti čistote. Proszę państwa, dotykamy spraw życia i śmierci. A tu sa už máme do činenia s vecami života a smrti. I to v kategórii życia i śmierci wiecznej. A to do kategórie života večného. Poważna sprawa. Života a smrti. No i na końcu ostrzeżenia. A na konci výstraha. Nie wolno próbować nawet. Nieslobodno skúšať. Zastępować moralności chemią. Nahrádzať morálku chemiou. To jest cytat z kardynała Ratzingera. Cytat z kardynała Ratzingera. Który 10 lat po Humane Vitae napisał. Który 10 rokov po Humane Vitae napisał. Cytuję. Chciałbym wyciągnąć dwie prawdy. Chciałbym som zdôrazniť dve pravdy. Z tego wydarzenia. Z tejto udalosti. Czyli publikacji Humane Vitae. Čiže po publikácii Humane Vitae. Po pierwsze. Po prvé. Moralności nie można zastąpić przez chemię. Čiže morálku nie je možné zameniť chemiou. Po drugie. Po druhé. Człowiek nie może uniknąć swego dramatu. Človek nemôže uniknúť tejto dráme. Pozbyť się konfliktu. Zbaviť sa konfliktov medzi wolnością, konfliktom medzi slobodou a vynikajúcim z tej wolności cierpieniem. A utrpením, ktoré vyplýva z tejto slobody. Drugi punkt. Či druhý bod, żeby nie szukać zbawienia bez krzyża. Nehľadajme spásu bez kríža. Dobrze vieme, Chrystus nás odkúpil. Chrystus nás vykúpil. Ale zbawić się bez współpracy z łaską Bożą nie możemy. Ale spasić się bez współpracy z Bożą miłością nie możemy. Ta współpraca niekiedy wymaga ascezy. A ta współpraca si niekiedy wyżaduje askezu. Proszę państwa, postać świętego Franciszka. Na przykład poberme osobu świętego Franciszka. Tak bardzo spłycana. Która jest tak dość deformowana. Sympatyczny człowiek, kochający naturę. Sympatyczny człowiek, milujący przyrodę. Ale jak on walczył. Ale jak on bojował. Rzucał się w ciernie róży, żeby tłumić te namiętności. Czyli hadzał się, chodził się do trnia, aby zamedzil pokuszeniom cielesnym.
walczył. Bojował. Ta trzecia rzecz. Trzecia rzecz. Nie należy tracić wiary, trzeba walczyć. Nie trzeba stracać wiary, trzeba bojować. Bo tak naprawdę, proszę Państwa, jak spojrzymy na ten problem, jako tak wnímamy ten problem, u samej podstawy jest utrata wiary. Podstawą tohto problemu jest strata wiary. Potem to są tylko konsekwencje. A toto dalej są tylko dôsledky. Jeżeli nie będzie walki, czytaj, brania krzyża, póki nie będzie boj, póki nie weźmiemy krzyż, no to alternatywa jest taka. Alternatywa jest co? Moralny zamęt. Moralny chaos. A w końcu śmierć. A na koniec śmierć. Duchowa i biologiczna. Duchowna i biologiczna. Ta pierwsza oczywiście nieporównywalnie poważniejsza. Tam zrobimy ta pierwsza jest o wiele ważniejsza. Doleży. I taki mamy, proszę Państwa, takie mamy, proszę Państwa, konsekwencje. A takie mamy dôsledky tego buntu. Tej to rebelie. Buntu tych, którzy powinni być pasterzami. Rebelie tych, których powinnością było być pastiermi. Ewangelia mówi: uderz w pasterza, owce się rozpierzchną. Ewangelia mówi: uderz pastiera, owce się rozpierzchną. A cóż dopiero powiedzieć o sytuacji, kiedy pasterze sami otwierają się na ciosy? A co potem powiedzieć o pasterzach, którzy sami się otwierają w oczy temu? No więc mamy taką sytuację, jaką mamy. Mamy sytuację taką, jaką mamy. Parę liczb. We wrześniu 2016 roku. W 2016 roku. Według badań statystycznych. Podľa statystycznych výskumov. Okazało się, że 89% amerykańskich katolików uważa, 89% amerykańskich katolików, że antykoncepcja podľa nich jest moralnie dopuszczalna, antykoncepcja moralnie przypustna, albo nie jest w ogóle kwestią moralną, albo w ogóle nie jest moralną otázką. Tylko 8%, chyba 8% uważało, że antykoncepcja jest zła. Było toho názoru, że antykoncepcja jest zła. To jest statystyka ogółu katolików. To jest statystyka, celkowa statystyka katolików. A ci, którzy katolicy, którzy regularnie chodzą na mszę, a ty katolicy, którzy prawidłnie chodzą na mszę, nie było tak dużo, 89%. Tych już nie było 89%, co tak uważało o antykoncepcji, bo ich mniej. Było ich mniej. 83%. 83% tych, co chodzili do kostola. Skala zamętu. Czerwiec 2017, niecały rok temu. Aha, to jest chaos wielki. Czerwiec 2017, niecały rok temu. No, niecały rok na to. 62% amerykańskich katolików. 62% amerykańskich katolików. Popiera tak zwane małżeństwa homoseksualne. Podporuje tak zwane homoseksualne małżeństwa. W grupie katolików regularnie chodzących na mszę, a między katolikami, którzy prawidłnie chodzą na mszę, wskaźnik ten wynosił 50%. 50%. To pokazuje, w tych liczbach widać ten zamęt. Czyli tu właśnie widno ten chaos. A ten zamęt prowadzi w końcu do takich wydarzeń jak wczoraj. Ten chaos potem wiedzie takie udalosti jak wczoraj. Gdzie niemal w tak zwanej katolickiej Irlandii, gdzie w tak zwaną katolicką Irsku, niemal 70% ludzi, 70% ludzi opowiedziało się za możliwością zabijania najsłabszych Irlandczyków. Wyjadrilo za zabijanie najsłabszych Irlandczyków. Dla niepoznaki chodzi o tak zwaną aborcję. Czyli aborcję. Z tego największe poparcie było w tej grupie najmłodszych. A z tej największa podpora była w tej najmłodszej skupinie. Święty Jan Paweł II powiedział w 1996 roku. W 1996 roku Jan Paweł II powiedział: naród, który zabija swoje dzieci,
Národ, ktorý zabíja svoje deti. Jest národom bez przyszłości. Je národom bez budúcnosti. Patrząc na przykład Irlandii. Keď berieme do úvahy príklad Írska. Ale też wszystkich innych tych miejsc, gdzie doszło do tego buntu przeciwko życiu. Ale všetkých ostatných krajín, kde došlo k tejto rebelii. Mamy właśnie do czynienia z tym widmem śmierci. Mamy tu do czynienia z tym to, z tym widmem śmierci. Znakom śmierci. Zaczęło się właśnie w 1968 roku. Zaczęło się to w 68 roku. Dlatego to jest tak ważne to wydarzenie. Preto ta udalosť veľmi taká dôležitá. Ponieważ my wracałem do tego w swoim wystąpieniu. My jesteśmy ciągle świadkami kolejnych odsłon tego buntu. Lebo vlastne my teraz sme len svedkami stáleho z tých dôsledkov tejto zbury. Przeciwko odwiecznemu nauczaniu Kościoła. Proti večnému, na večnej náuke cirkvi. Proszę przypomnieć sobie. Uvedomme si. Jak Chrystus mówił o nierozerwalności małżeństwa. Keď Kristus hovoril o nerozlučnosti manželstva. Co powiedział? Čo povedal? Powiedział. Na początku było inaczej. Na začiatku było inaczej. To wyście zmienili. Wyście to zmienili. Ale na początku plan Boży, czytaj prawo Boże, czytaj prawo naturalne było inne. Ale na začiatku Boże prawo, przyrodzone prawo było inne. Jest niezmienne. A to jest niemenne. Reakcja uczniów. A reakcja uczeników. Twarde są te słowa. Aha, twarda jest to rzecz. Dlatego, no, jak wiemy, Pan Jezus nie pytał się sensus fidelium, nie pytał się ludu, czy ja mam zmienić, dostosować do potrzeb współczesnego człowieka. Pan Jezus nie pytał ludzi dole, że czy ma zmienić papsa, przysposobić názorem ludzi. Podobnie było, jak sobie przypomnimy, w przypadku nauki o Eucharystii. Podobnie jako w przypadku nauki o Eucharystii. Proszę przeczytać sobie jeszcze raz szósty rozdział Ewangelii Świętego Jana. Przeczytajmy si szóstą kapitolę Ewangelii Świętego Jana. Gdzie apostoł pisze, że wielu uczniów odeszło. Apostoł pisze, że mnohi uczennicy odeszli. Nie trzeba było czekać Wielkiego Piątku, żeby wielu uczniów opuściło Chrystusa. Nie było trzeba czekać na Wielki Piątek, aby wiele jego uczniów opuściło. Twarda jest ta mowa, kto jest w stanie jej słuchać. Twarda jest to rzecz, kto to ma poczuwać. I pamiętacie, jaka była reakcja Chrystusa? On, wiecie, jaka była reakcja Chrysta? Referendum, rozstrzyganie w sumieniu. Referendum, rozliczowanie w oswiedomi. Towarzyszenie. Sprowadzanie. Pytanie było, czy wy też chcecie odejść? A otázka, a wy chcecie odejść? Więc trzeba się modlić. Trzeba się modlić. Przede wszystkim, żebyśmy my w naszym własnym życiu. Abyśmy przede wszystkim my w naszym własnym żywocie pilnowali tego. Dodrżiawali. O czym pisał, do czego wzywał to Paweł VI. K czemu wzywał Paweł VI? Żeby nie być tak jak ci faryzeusze, którzy widzą źdźbło w oku brata swego, a belki w swoim nie widzą. Byśmy nie byli jako faryzei, który widzia smietku w oczach brata, ale brno we własnym nie widzia. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, na drugiej stronie trzeba mieć na pamięci, że idee mają swoje konsekwencje. Że idei mają swoje dôsledky. Dotykające kwestii życia i śmierci. Týkajúce sa otázky života a smrti. Życia i śmierci na zawsze. Života, večného života a večnej smrti. Bardzo dziękuję.